Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. A teraz specjalnie dla Was jedziemy do Zabrza, mimo niesprzyjających warunków, nagrać pierwszy nasz materiał wideo. Zabrze. Śląskie miasto, tak naprawdę całkiem młode, chociaż historię ma dość długą. To już XIII wiek, pierwsze informacje o dzisiejszej dzielnicy Zabrza, czyli o Biskupicach. Jak możecie się domyślać, historia naprawdę stara. Pojawiają się także zapiski na temat najazdów Mongołów. Ale zależnie od tego, jak młoda jest osoba, która pewne skojarzenia posiada, będzie kojarzyła to z różnymi miejscami. Będzie to Stadion Górnika Zabrze, będzie to Ernest Pols, będzie to Lukas Podolski. Będzie Pan Piątek, będą kopalnie, bo z kopalniami bardzo mocno oczywiście większości z nas Zabrze się kojarzy, ale będzie też hutnictwo i dzisiaj między innymi przed takim budynkiem jesteśmy, przed byłą dyrekcją Huty Zabrze. Dzisiaj to jedna z siedzib Urzędu Miasta. Jak mogliście przeczytać wcześniej i posłuchać, miasto traktujemy dzisiaj jako miasto tajemnic, jako miasto zagadek i miasto ciekawostek. W tym przypadku będziemy mówić o pewnych ciekawostkach, o ciekawostkach ostatniego piętra tego budynku. Między 45 a 89 rokiem oczywiście był bardzo ciekawy okres w historii Polski, a także w historii Zabrza, również samej Huty. Huta była swoistym miastem w mieście. Przepotężne tereny, dzisiaj tak naprawdę tylko pozostałości. Za nami tak naprawdę resztki tego, co było kiedyś, dzisiaj spółka akcyjna, naprawdę mały teren. Ale właśnie w tym budynku Huty Zabrze, na tym ostatnim wspomnianym przeze mnie już piętrze, było bardzo ciekawe miejsce. Miejsce, o którym powiemy sobie jeszcze więcej, nie do końca wiemy, czy były tam służby wojskowe, czy były służby cywilne, czy był to wywiad, czy kontrwywiad, ale na pewno zajmowały się tym, co się działo w eterze. Huta i podmioty bezpieczeństwa, które w niej funkcjonowały, mają swoje tajemnice. Pojawia się tutaj nazwisko pułkownika Rutkowskiego, komisarza Rutkowskiego, który miał oczywiście sprawować swoisty nadzór nad tym wszystkim, co się działo. A działo się wiele przez te wszystkie lata. Były problemy, między innymi, co też nie jest zaskoczeniem w pewnych latach na Śląsku, z tymi, którzy próbowali propagować faszyzm, ale były też problemy z tymi, którzy chcieli, aby Polska swój system i swoje zachowania zmieniła. Miałem to szczęście przebywać, odwiedzić wspomniane ostatnie piętro na Hucie, pomieszczenia z tak zwaną techniczną podłogą. Podłogą podwójną, pod którą położone są instalacje. Pomieszczenie całkowicie wygłuszone. Co tam zostało? Praktycznie nic. Można to odtwarzać tylko i wyłącznie z opowieści mieszkańców, z opowieści oczywiście także pracowników Huty i tego, co można było poskładać w pewną całość. Miał tutaj się znajdować ośrodek, tak jak powiedziałem, będziemy dociekać jeszcze tego, czy pewne fakty wzajemnie się wykluczają, inne się potwierdzają. W każdym bądź razie dwie rzeczy mogły tutaj mieć miejsce. Po pierwsze, nasłuchiwana była całkowicie łączność, może nie całkowicie, ale wszystko, co się dało. Oczywiście państw NATO, tak, bo mieliśmy dość specyficzne czasy. Druga rzecz,
kwestia zakłócania, chociażby Radia Wolna Europa, chociażby Radia Solidarność. Do tego też mamy nadzieję, że w końcu dojdziemy i uda nam się małym, nieformalnym śledztwem parę faktów ustalić, bo są to rzeczy, które wcale w dyskursie publicznym się nie znajdują, ale także przez różne tajemnice związane także z hutą, która po drugiej stronie znowu funkcjonowała, pewnymi instalacjami podziemnymi, gdzie miały zostać zostawione pewne środki przez wycofujących się Rosjan. Także naprawdę tych tajemnic jest sporo, a nie wszystkim wcale musi zależeć na tym, aby te wszystkie tajemnice ujawnić. Swoje pierwsze rozmowy przeprowadziłem z 3 osobami, które mogły dać nam obraz tejże sytuacji. Pierwszym oczywiście był kapitan Piotr Herman, był oficer kontrwywiadu. Drugą osobą był podpułkownik Marcin Faliński, czyli oficer naszego wywiadu, oraz Tomek Awłasewicz, dziennikarz i naukowiec zajmujący się tematyką służb specjalnych. Tak jak wspominałem, pewne rzeczy wzajemnie się wykluczają z tego, co szanowni panowie mówią, i nie tylko oni, bo jeszcze parę osób ze mną rozmawiało, niemniej na tę chwilę przynajmniej nie chcą się z nazwiska ujawniać. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę właśnie przy zakładach przemysłowych, pamiętajmy o tym, że był 45 rok, zakończyła się II wojna światowa, bardzo duże zapotrzebowanie kraju na węgiel, kopalnie, hutnictwo, na wszystko, co będzie służyło odbudowie Polski. W takich miejscach zawsze był ten element niepożądany oczywiście w ramach samego zakładu, ale także to było idealne miejsce do prowadzenia pewnej niejawnej działalności związanej z bezpieczeństwem państwa, niezależnie od tego, jaki reżim polityczny akurat ma miejsce. Z tego, co różni panowie, zwłaszcza panowie, mi zdradzili, do dzisiaj tak naprawdę takie miejsca mogą funkcjonować, nie tylko służące bezpieczeństwu naszego kraju, ale tak naprawdę sprawiające pewnego rodzaju zagrożenie. Pamiętajmy, jesteśmy na Śląsku i to właśnie Śląsk i Zagłębie, z ciekawym tak naprawdę wskazaniem również miasta Zawiercie, jest skazane jako to miejsce, gdzie bardzo duże zakłócenia w eterze mają miejsce. Bardzo interesujące. Przy okazji, taka mała uwaga dla was, jeżeli ściągacie sobie z zagranicy sprzęt służący telekomunikacji w eterze, pamiętajcie, że niektóre z tych rzeczy mogą być podwójnego zastosowania i wchodząc w jego posiadanie w nie do końca oczywistych okolicznościach, możecie się narażać na pewne konsekwencje karne. Więc taki mały off-topic. Pamiętajcie, zastanówcie się, jakiego sprzętu używacie i po co, aby ktoś do was nie zapukał i żebyście sobie nie narobili problemów. Zabrze, do muzyki i tańca, miejsce wielu imprez o rozrywkowym charakterze, ale także bardzo ważne, jeśli chodzi o historię, bo w 1967 roku odwiedził je Charles de Gaulle. To tutaj padły bardzo ważne słowa o polskości i śląskości pięknego miasta Zabrze. Słowa wykorzystane tak naprawdę przez de Gaulle'a w pewnej politycznej konfrontacji Francji z Niemcami, ale podłapane też przez peronowskie władze. Oczywiście do własnej pewnej propagandy. Słowa, które do dzisiaj są lubiane i cytowane przez mieszkańców Zabrza. Przy okazji bardzo ciekawa operacja dotycząca zabezpieczenia tej wizyty. Zajmował się tym Wydział II Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we wsparciu oczywiście Wydziału III. Bardzo ciekawe wiele okoliczności związane oczywiście z tymi, którym nie wszystko z władzami było po drodze oraz oczywiście z tak zwanymi agentami obcymi. Mam nadzieję, że uda się nam na ten temat jeszcze co nieco powiedzieć przy innych i kolejnych okolicznościach. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube.
Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem nacelowniku.artur.tel. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.